autorów i sprawców całego zamieszania, czyli pana Andrzeja Wojnacha z Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego po Jeziorze, panią Ewę Hoffman, przepraszam, panią Ewę Pitut i pana Janusza Połomę. To wszystkie cztery osoby, dzisiejsi bohaterowie dzisiejszego spotkania. Ja chciałabym państwa bardzo serdecznie powitać w imieniu Dyrekcji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie na wydarzeniu, które w tym roku ma swój taki pierwszy, poważniejszy jubileusz, bo to jest piąta edycja festiwalu Blue Box. Bohaterem głównym festiwalu, jego dyrektorem artystycznym od 5 lat jest pan Andrzej Wojnach. I za chwilę on będzie mówił, dlaczego właśnie zaprosił do tej wystawy, do inauguracji festiwalu właśnie tych dwoje artystów. Ja tylko może pokrótce przedstawię dwie osoby, które dzisiaj prezentują swoje prace. Pani Ewa Pitut i pan Janusz Połom. Znalazłam takie trzy rzeczy, które ich łączą. Pierwsza to oboje nie urodzili się w Olsztynie. Urodzili się po drugiej stronie, powiedzmy, Wisły. Nie wiem, czy to do końca prawda, ale jedno w Toruniu, drugie w Gdyni. Także na pewno wydaje mi się, że to po drugiej stronie Wisły. To jest pierwsza rzecz, która ich łączy. Druga rzecz to na pewno to jest sztuka, bo oboje uprawiają sztukę. Trzecia to Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, bo pan Janusz Połom jest profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a pani Ewa właśnie co świeżą absolwentką tegoroczną uniwersytetu. Tyle tak pokrótce o nich, bo można przeczytać więcej na ulotkach związanych z wystawą. Teraz może oddam już głos panu Andrzejowi, który przedstawi jakby całą ideę, bo dzisiejszy wernisaż podwójny jest też inauguracją całego wydarzenia. Dziękuję za mikrofon. Proszę państwa, po raz piąty festiwal Blue Box w Olsztynie. On jest do tej pory nosił miano festiwalu filmowego, ale właściwie od tej edycji będzie nosił miano festiwalu różnorodności. Dlaczego różnorodności? Dlatego, że staramy się mieszać różne sztuki w obrębie jednej przestrzeni jednego wydarzenia artystycznego. Teraz muszę się wytłumaczyć z tej wystawy. Na festiwalu Blue Box co roku były dwie wystawy. Jedna była pokazem prac dorosłego, dojrzałego artysty, bardzo dojrzałego artysty. Druga była zawsze prezentowała młodego artysty. I one były rozdzielne, ale w tym roku postanowiliśmy zrobić to wszystko razem z tego względu, że czym jest Blue Box? Blue Box jest pomieszaniem materii analogowej i cyfrowej. Czyli w cyfrową przestrzeń wstawiamy żywego człowieka, żywy przedmiot, tak dalej. Więc tutaj łącząc te dwie przestrzenie, paradoksalnie mamy z jednej strony przestrzeń stworzoną przez Janusza Połoma przy pomocy cyfrowej, właściwie cyfrowego druku, cyfrowego aparatu na analogowym materiale i drugą przestrzeń analogową. Wydawałoby się, bo obraz jest tradycyjną sztuką analogową, ale jeżeli popatrzymy na te obrazy, to widzimy tak jakby to cyfrowe selfie, to co robimy z opisami przy pomocy aparatu cyfrowego. Więc mieszamy te dwie przestrzenie cyfrowe w obrębie tej jednej przestrzeni wystawowej. Cóż więcej, zapraszam wszystkich na festiwal. W tym roku pokazujemy bardzo ciekawe rzeczy, bo pokazujemy właściwie dorobek Polskiej Szkoły Animacji sprzed lat i najnowsze osiągnięcia tejże animacji. Będą pokazy Oskarowego Pietrusia i Wilka, będzie rzadko dostępna w kinach Świteś Kamila Polaka, będą filmy Borowczyka, Lenicy, także jest to bardzo bogate i bardzo ciekawe wydarzenie, które będzie miało miejsce, bo nie tutaj, niestety tylko w Tarfaku Rafael Sonów od 24 sierpnia. Teraz poproszę panią Ewę jako osobę oficjalną, czyli przewodniczącego naszego koła Stowarzyszenia Po Jeziorze, o oficjalne otwarcie wystawy. Dziękuję bardzo panie Andrzeju.
reprezentuję Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne po Jeziorze. Bardzo się cieszymy, że drugi rok z rzędu wspieramy pana Andrzeja w jakiś sposób przy organizacji Festiwalu Lubowski i wszelkich towarzyszących imprez. Proszę państwa, nadszedł ten moment. Wystawę uważam za otwartą. Również dziękuję za przybycie. Jeszcze chciałem tutaj parę słów o boksie, bo ja obserwuję ten festiwal prawie że od początku i mi się wydaje, że to jest taka trochę cicha impreza. Jakby pozornie taka kameralna, czy niszona, czy jakby może taka trochę nie w tym takim wielkim olsztyńskim w nurcie różnego rodzaju imprez, a mi ona się wydaje, ta impreza, ten festiwal szalenie ważny. Dlatego, że tutaj teraz pan Andrzej mówił o mieszaniu różnych technik, o mieszaniu różnych światów. Mi się wydaje, że to jest szalenie istotne, że ten festiwal obiecuje poprzez rozszerzenie swojej formuły jeszcze co innego, że on pozwala, może pozwoli i obetrwałość i że tak powiem, żeby to byłoby lepiej, byłoby fajnie, żeby zachowali się jakby taki krzepki, mocny i istotny dla środowiska. A powiem, że daje szansę po prostu jakby ściągnięcia różnych działań artystycznych z obszaru przeróżnych technik. Mam nadzieję, że jako dyrektor festiwalu główny szef jest szalenie tolerancyjny na różnego rodzaju i otwarty na różnego rodzaju umysły. To daje szansę, żeby się spotkały tam przeróżne nie tylko techniki, ale i światopoglądy i pewne filozofie artystyczne i nawet ryzykowne, czy w pewnym sensie eksperymentalne. Tutaj nie ma w zasadzie żadnej cenzury. Stąd mi się to wydaje, że to jest wyjątkowo ciekawe przedsięwzięcie. I jakby bardzo się cieszę, że będzie jego następna edycja. No to tyle, co chciałem się dodać. Ja jeszcze tradycyjnie wręczę artystom kwiaty, a widzę, że artysta, jeden z artystów, to również w drugą stronę będzie chciał kwiaty podać. Wybrałam, przepraszam, jeszcze słonecznik ze względu na ten temat, który Janusz podjął w swojej pracy. W stronę lasu, gdzieś tam te pole, co prawda to nie jest pole słoneczników, ale też pięknie wyglądały na polu i też by jedną z tych pór na pewno mogły pięknie charakteryzować. Także dziękuję. Cóż, zapraszamy do oglądania.